Dzień dobry Państwu, dzień dobry Emilio. Rzeczywiście znajdujemy się przed centrum dialogu, ale to chyba przewrotna nazwa, ponieważ dalej jest w dialogu z władzą, jest od niego daleko, a tym bardziej od centrum. Jak wiemy, właśnie pan Krzysztof z Kraśnika nie został wpuszczony. Dlaczego jest pan tutaj ze mną, a nie w środku? Dzień dobry, Krzysztof Chmiel z powiatu kraśnickiego z Lubelszczyzny. Dostałem zaproszenie przez Ministerstwo Rolnictwa na drugi szczyt rolniczy, bo w pierwszym brałem udział. Te rozmowy na pierwszym szczycie rolniczym odbyły się. Dostałem poproszony przez premiera Donalda Tuska o rozwiązania prawne, logistyczne, jeśli chodzi o owoce jagodowe. Wysłaliśmy mu te prawne rozwiązania. Dostał gotowce, które trzeba wprowadzić. Dostałem zaproszenie na dzisiejszy szczyt rolniczy. Wczoraj zostałem z niego skreślony. Po 3 godzinach zostałem ponownie zaproszony. Przyjechałem tu i nie chcą mnie wpuścić. Możemy wejść, spróbować. Mamy SMS. Dobrze, proszę pokazać. Dobrze pana rozumiem, że mimo tego, że miał pan przygotowane rozwiązania, a także, że to padło, to znaczy zaproszenie, jak widzę, jest padło w formie SMS-owej. Padło telefonicznie, SMS-em potwierdzone. Rozwiązania dostali już gotowce na maila. Tak. Ja dzisiaj chciałem usłyszeć konkrety, co z tym dalej robimy. Byłby pan uprzejmy pokazać, tutaj jest rzeczywiście treść SMS-a. Nie wiem, czy uda się zobaczyć treść, natomiast no, jak widzimy, jest zaproszenie. Panie Krzysztofie, może spróbujmy, próbujmy jakieś nieporozumienie. Tak jest, dowiedzmy się. Dzień dobry. Byłem zaproszony na spotkanie, Krzysztof Chmiel. Na pierwszym szczycie rolniczym byłem, dostałem telefoniczne zaproszenie i dostałem SMS-a potwierdzającego. Potwierdziłem przybycie. Niestety SMS został wygenerowany przez pomyłkę automatyczną. A rozmowa telefoniczna, może mnie pan nie nagrywać? A rozmowa telefoniczna z Ministerstwa Rolnictwa też była wygenerowana? Nie przeprowadzałam niestety tej. Ale ja dostałem taką rozmowę. Bardzo proszę o nienagrywanie mojego wizerunku. Nie zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku. Czyli po prostu głos prawdziwych rolników jest uciszony, tak? Powiedziałem za dużo i chcecie mi wyciszyć. Bez komentarza. Dziękuję bardzo. I właśnie to jest dowód na to, że na rozmowy, nie mówię o wszystkich, bo niektórzy się dostali, mają wchodzić związkowcy i ludzie podatni na układy. Prawdziwy rolnik z krwi i kości ma zakaz wstępu, bo widocznie za dużo powiedziałem na pierwszym szczycie rolniczym, za dużo powiedziałem na proteście w Warszawie i próbują mnie wyciszyć. Panie Krzysztofie, no ale to w takim razie co mogło paść? Co mogło się nie spodobać? Prawda. Prawda, bo na pierwszym szczycie rolniczym powiedziałem wprost, że władza spotykacie się z ludźmi, którzy są powiązani ze ściągnięciem zbóż z Ukrainy. Chyba prawda ich boli. Ściąganie zbóż z Ukrainy. No wiemy, że ten transport, a także cła nie zostały przedłużone na transport ukraińskich towarów, ale z tego co rozumiem, mówi pan o tym, że to być może jest jakiś preceder, który ma jakąś szerszą skalę. Tak, tak, tak. Ma pan rację. To ma szerszą skalę. A jeśli ktoś powie za dużo i powie prawdę i powie o prawdziwych problemach rolników, oddolnych rolników, niezrzeszonych w żadnych związkach, bo ja osobiście nie należę do żadnej partii, nie startowałem i nie startuję w żadnych wyborach, i chcą mnie wyciszyć. Był pan na proteście w Warszawie? Byłem na proteście w Warszawie. Próbowałem wejść do Sejmu. Dwóch chłopaków, z tego co wiem, weszło do Sejmu i teraz narracja w mediach jest taka, że kazałem im tam wejść siłą, tylko że oni zostali zatrzymani o godzinie 14.30, a ja o godzinie 14.30 jeszcze nie zdążyłem wejść na scenę i nawołać ludzi, żebyśmy wchodzili do Sejmu. Dobrze. Jak widzą Państwo, sytuacja jest rozwojowa. Zobaczymy, co uda się ustalić na spotkaniu z panem premierem. Jak wiemy, to nie będą negocjacje, to będzie oświadczenie pewnych postanowień, które udało się być może wyegzekwować panu premierowi, ale o tym więcej już niedługo. Do usłyszenia. Państwu dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To był Konrad Chmioła w Warszawie przed Centrum Dialogu, gdzie ma się odbyć spotkanie Donalda Tuska z rolnikami, ale jak widzimy, spotkanie nie dla wszystkich. Bardzo wybiórcze traktowanie rolników i też no, sposób odnoszenia się tutaj do pana, który nie został wpuszczony, również pozostawia wiele do życzenia.